Siema, no moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku i pewnie masz mikę na zębach, jedną sekundę. Wracam dzisiaj z tym obiecanym filmem o produktach do włosów, których używam i tutaj od razu wam powiem, spoiler wam, zrobię z nich w opór. Ja jak spojrzałam na ten koszyk, to mówię, to jest nieprawdopodobne, że ja tyle rzeczy mam do włosów. Część dostałam jako paczki PR, część dostałam od przyjaciółek, część kupiłam sobie sama, także myślę, że to jest chyba tyle, bo ja teraz nie dojdę, która jest skąd. Niemniej jednak posortowałam to na w miarę sensowne kategorie, szampony tam, odżywki i tak dalej, więc myślę, że to będzie jakieś przydatne i pomocne. Postaram się tak w skrócie o nich mówić, bo o większości z tych rzeczy już opowiadałam wam wiele, wiele razy wcześniej. Dwie mam całkiem nowe, których jeszcze nie używałam i właściwie, czy trzy, i właściwie to byłoby na tyle. Także jedziemy z tematem, bo film będzie na pewno bardzo długi. Zaczniemy od czegoś, bez czego już sobie nie wyobrażam pielęgnacji włosów i to jest peeling do skóry głowy. Ten jest z HTC i to jest ten peeling kwasowy do skóry głowy. Jest moim absolutnie ulubionym produktem i teraz właściwie jak się tak zastanowię, to kupuję chyba już tylko jego jako peeling skóry głowy, bo po prostu on mi się zawsze sprawdza, bardzo, bardzo go lubię. Opowiadałam wam wcześniej o innych peelingach, z których korzystałam i też moja opinia się nie zmieniła. Po prostu za każdym razem jak już mam coś dodać do koszyka, to wiem, że to jest taki foolproof, który zawsze będzie w porządku i nawet jak moja skóra głowy jest taka marudna, coś tam się łuszczy, coś tam się przesuszy, jakiś AZS wjeżdża, to on zawsze jest okej. Więc wracam do niego z wielką przyjemnością, myślę, że będę go kupować jeszcze długo, długo. Ktoś mnie tam zachęcał ostatnio, żebym sobie jakieś inne spróbowała, ale tak szczerze mówiąc, no kupiłam kolejne opakowanie tego, więc miłość jest taka, wiecie, przeogromna. Dalej mamy szampon. Ja używałam praktycznie wszystkie szampony, które miałam w domu. Zostały mi te dwa, które dostałam chyba od Madzi. Trust My Sister, tak się nazywa ta marka. I tutaj jest foam shampoo do włosów średnioporowatych i do włosów niskoporowatych. I tak, to jest taka pianka, jak pianka do golenia. Tym się wstrząsa i normalnie jak się z tego wypuszcza, to wychodzi taka gęsta, twarda piana, którą niemalże ciężko jest rozłupać, w sensie nie da się tego tak palcami zmiażdżyć, żeby ona popękała, tylko to jest taka naprawdę jak pianka do golenia, bardzo gęsta rzecz, którą się łatwo rozsmarowuje. I tak, ja na początku byłam zachwycona tymi szamponami, bo miałam takie wrażenie, że one mi tak odświeżają, tak tutaj objętość dodają i w ogóle, tylko że przy dłuższym stosowaniu mam rzeczywiście tak, że skóra głowy jest przesuszona, nawet jak używam niewiele. Nie jestem ogólnie fanką tych opakowań, które właśnie dają taką pianę, ale to była taka, wiecie, taka ciekawostka. Parę razy jak byłam u Madzi, to właśnie stał taki szampon pod prysznicem i mówię, ej, ciekawi mnie to. Naprawdę teraz to już tak naoglądałam się i mnie ciekawi. No i właśnie mam te dwa i tak zużyję na pewno. Myślę, że będę musiała trochę się streścić albo używać część jako żel pod prysznic, bo po prostu mogę w terminie się nie zmieścić, bo ja teraz myję włosy tak mniej więcej co 6-8 dni. No i cóż, dzisiaj jest chyba czwarty dzień po myciu, tak mi się wydaje, tak one wyglądają, także ja jestem zadowolona. I tak jak mówiłam, nie jestem w stanie myć nimi za każdym razem głowy, bo niestety wtedy trochę przesuszona jest ta skóra głowy. Natomiast, czym mogę myć i co myślę, że zostanie przez jakiś czas moim jedynym szamponem, to jest ta kostka z Anwen, która się nazywa coś tam cornflakes. No flakes, no cry? O! To jest ten szampon, który jest szamponem przeciwłupieżowym. To jest najdelikatniejszy, najłagodniejszy, a jednocześnie najlepiej myjący szampon, jaki miałam w życiu. To jest absolutnie najlepszy dla mojej skóry głowy szampon, jakiego używałam do tej pory i go kocham. Naprawdę kocham go. Ja nie wiem, jakim cudem, ja w ogóle nie słyszałam o tym, jak on wychodził na rynek, nie? Pierwszą kostkę taką kupiłam, jak byłam chyba właśnie też z Kerli Madeleine w stacjonarnie gdzieś w sklepie i patrzę, mówię, co to, jakiś nowy szampon od Anwen? Ona mówi, no, zobacz sobie tam, może akurat Ci się spodoba. I myślę, że będę już go kupować też przez długi, długi czas, bo to jest taka rzecz, której mogę użyć przy każdym myciu i moja skóra głowy się nie obraża. A to, żeby taki szampon znaleźć, to naprawdę, och, powiem Wam, latami szukałam. Dalej wbijamy w sektor odżywek, których jest wiele. Polecę Wam najpierw, a właściwie nie polecę, tylko pokażę Wam produkty, których używam regularnie, a których nie polecam. Czy to ma sens jakiś? Mam nadzieję, że ma. To są takie produkty ze Schwarzkopf, ja je kupuję w Rossmanie. Color and Care i jeden to jest jakiś Rosy Pink, a drugi to jest Velvet Plum. I to ma być odżywka koloryzująca, która robi coś takiego, że te włosy są ufarbowane na kilka myć. I tak, dlaczego nie polecam tego produktu? Po pierwsze dlatego, że to jest rozwiązanie takie naprawdę na sekundę. Ja ogólnie farbuję włosy u fryzjera, jak on mi zrobi kolor, to przez miesiąc albo półtora do kolejnego spotkania te włosy mają kolor, on się wypłukuje, ale nie tak strasznie. Natomiast jeżeli tak jak teraz już 2-3 miesiące nie mogę pojechać do Warszawy, bo tak się nie składa, albo PKP,
I tu byłaby wiązanka brzydkich wyrazów, ale się powstrzymam, bo wiem, że ludzie z dziećmi oglądają te filmy i nie mogę po prostu tam dotrzeć, to właśnie wymyślam jakieś opcje, żeby wyratować, bo i jakoś tam podbić ten kolor chociaż na chwilę. No i właśnie mam te dwa produkty. Kupowałam też jakieś inne, ale niektóre były takie kiepskie, że nawet do Denka nie wyrzucałam, bo szkoda było marnować czasu antenowego, wiecie? Takie kiepskie poznajdowałam te rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o te dwie odżywki, to tak. Faktycznie one dają mocny kolor i dają ten kolor szybko. Z tym, że one później, te włosy już ufarbowane, brudzą wszystko. Jeżeli macie białą pościel, to wstaniecie rano, będziecie mieli różową albo fioletową, jeśli użyjecie któregoś z tych. Tam jest jeszcze chyba jakiś niebieski i jakiś jeszcze inny, ale strasznie farbuje to poduszki. To jest taka odżywka, że to się nakłada na wilgotne włosy, potem się to wypłukuje, normalnie zmywa szamponem, ale i tak nigdy się nie da wypłukać do końca. Każda kolejna kąpiel na przykład albo prysznic skutkuje tym, że jest podłoga wanny cała różowa, bo wypłukuje się z tych włosów dalej kolor. Jeśli wpadniecie na pomysł, żeby nałożyć to bez rękawiczek, no to wtedy rękawiczki różowe na dłoniach zostają przez przynajmniej tam dzień lub dwa, nawet jeżeli się umie skutecznie wywabiać odbarwienia z dłoni, zwłaszcza jak macie paznokcie bez lakieru, to widać to na maksa mocno. No i jeszcze co? Jak deszcz popada na przykład, to ciekną stróżki fioletowe, różowe po twarzy, inne takie podobne, więc ogólnie to nie jest jakiś fantastyczny produkt. To jest coś takiego, co ja mam tu dostępny pod ręką i wiem, że jak nałożę, ja to nakładam tylko od rozjaśnienia jakby, nie? Na te końcówy, więc wiem, że jeśli to zrobię dokładnie i delikatnie, to nie dotknie mi to nigdzie do skóry w trakcie farbowania, więc to znaczy farbowania, tego nakładania odżywki powiedzmy, więc nie boję się uczulenia. Później jak to się wypłukuje, to ja natychmiast zmywam resztki z twarzy, jak gdzieś właśnie deszcz czy co, to też od razu osuszam, żeby w razie czego nie zostało to długo na skórze. No i na razie uczulenia od tego nie dostałam, więc tego się trzymam, trzymam się tej nadziei, że to się nie wydarzy. Tutaj oni mówią, żeby to trzymać przez 5 minut, ja na pewno trzymam więcej, żeby to się trochę dłużej w włosy wżarło, że tak powiem. I z tego, co mi mówiły znajome koleżanki, które mają blond włosy naturalne, jak się to położy, to oni twierdzą, że tam po iluś myciach się wypłuka całkiem, to okazuje się, że nie i nie wypłukuje się równo, tylko zostają strugi takie, wiecie, gdzie niegdzie jakieś fioletowe czy różowe, więc nie jest to jakaś super rzecz. Ja zużyłam jedno takie różowe, fioletowe jest chyba w połowie i drugie różowe jest w połowie, także na takie ratunkowe to jeszcze zużyję, ale nie uważam, że to jest jakiś naprawdę fajny kosmetyk. Tu jest ekstra fajny kosmetyk, który ma niestety trochę dla mnie za mocny zapach. Emolientowa róża od Anwen. Odżywka do włosów o wysokiej porowatości. To jest jedna z najlepiej dociążających odżywek. Jeżeli macie włosy takie, co tak latają, wiecie, z każdej strony i chcecie, żeby one były trochę dociążone i trochę takie, żeby takiego skrętu nabrały bardziej konkretnego. Moim zdaniem to jest przy cienkich włosach, nie? Takich jak moje. No bo co ja mogę powiedzieć o takich włosach, których nie mam? No niewiele, więc nie będę tego robić. Jeśli chodzi o tą odżywkę, to ja ją bardzo lubię, tylko tak jak mówię, ten zapach się utrzymuje jeszcze we włosach nawet tam 4-5 dni po myciu, więc tak nie kocham za bardzo tego zapachu. Nie chodzi mi nawet o to, że jest jakiś nieprzyjemny, tylko że po prostu męczy mnie, jak bardzo długo ten zapach się utrzymuje. Moje odkrycie ostatnich miesięcy to jest emolientowa melisa, odżywka do włosów o wysokiej porowatości, ona jest przekozak. Mam bardzo podobne rezultaty jak po tamtej różanej, tylko ten zapach się nie utrzymuje tak bardzo długo. Poza tym to jest odżywka, która ma lekką konsystencję, to się łatwo rozprowadza na włosach, nawet jak są włosy bardzo cienkie, to nie ma problemu z tym, żeby wszystko ładnie przeszło, a nie takie, wiecie, czasami są takie gęste, że człowiek zaczyna nakładać, się okazuje, że tu jest taka klucha, a tutaj na dół to trzeba czesać to 10 minut, żeby się rozeszło i w ogóle ja jestem strasznie marudna, jeśli chodzi o konsystencję produktów do włosów. Ten spełnia moje wszystkie oczekiwania, na pewno będę do niego wracać. I jak teraz tak patrzę, to skończyła mi się niedawno proteinowa zielona herbata z Anwen, która jest moją absolutnie ulubioną odżywką do włosów i żałuję, że jej nie ma w tym koszyku. To oznacza, że muszę chyba zrobić zakupy, bo to jest taki produkt, że ja go lubię mieć zawsze, bo on się zawsze sprawdza. Tu mam taką odżywkę, o której nie wiem, co myśleć w sumie. Herytale Wasabi stymulująca maska do skóry głowy. Nakładałam to na skórę głowy. I czy to pomogło w jakiś sposób, nie mam pojęcia, bo wydaje mi się, że ja za rzadko używam takiego produktu, żeby móc ocenić faktycznie, czy on pomaga coś na porost włosów. No bo jak ja myję włosy raz w tygodniu na przykład, no to wydaje mi się, że to jest nierealne, żeby oczekiwać, że ten raz w tygodniu użyta maska jakąś tu zrobi różnicę. Jeśli chodzi o włosy, to nakładałam to też na długości i mam takie poczucie, że ona niewiele zrobiła, bo w sumie ani one nie były jakieś dociążone, ani nie było większego skrętu, ani nie ułatwiło mi to jakoś specjalnie rozczesywania. I tak stwierdziłam, że
właściwie, nie wiem, taka chyba jest nie dla mnie, albo ja nie umiem jej używać. O, tak. Jak macie jakieś porady, to napiszcie mi proszę w komentarzu, co robicie z tą maską, z tą odżywką, bo może ja po prostu nie mogę się z nią dogadać, bo jeszcze na nią nie znalazłam sposobu. O, tu mam maskę, którą dostałam od Moni, pozdrawiam serdecznie, z tym, że tak, tak bardzo kocham tą maskę, czy tam odżywkę, odżywkę regenerującą Hair Charger z Recibo ze zwiększoną ilością protein i tak bardzo jak kocham zawartość, tak bardzo nie znoszę tego opakowania. One są śliczne te pudełka, ale ja od połowy butelki nie mogę tego po prostu wycisnąć. Szlak mnie trafia naprawdę za każdym myciem i czasami nie używam jej tylko dlatego, że nie chce mi się walczyć z tym opakowaniem. Trzymam to do góry nogami, żeby łatwiej się wylewało, ale i tak to jest bardzo gruby, twardy plastik, ciężko jest mi to wydobyć i myślę, że w końcu dzisiaj chyba nastał ten dzień, że szlak mnie trafił do końca i rozetnę to po prostu, wydłubię, przełożę do zwykłego słoika jakiegoś tam wyparzonego po, nie wiem, po dżemie i zużyję do końca, bo maska jest ekstra i naprawdę ładnie podbija mi skręt. Moje włosy kochają proteiny, natomiast tak jak mówię, to opakowanie nie cierpię go, jest śliczne i bardzo do bani. Tu jest też kolejna rzecz, której użyłam dopiero kilka razy i to jest humektantowa piwonia z Anwen i to jest chyba pierwsza odżywka humektantowa, która mi się spodobała, bo wcześniej miałam tak, że jak używałam humektantowej odżywki, to moje włosy jedyne co zyskiwały to puch i był to puch ogromny. Taki, że jak ja skończyłam myć i wysuszyłam dyfuzorem, a później próbowałam odgnieść włosy, to się okazywało, że one wyglądają jakbym stała po prostu 3 godziny na wietrze. I mówię, nie wiem co to się odbyło, ale po prostu one były takie, że bardzo mi się nie podobało to. Natomiast mam poczucie, że to jest odżywka, która sprawia, że moje włosy są po prostu trochę bardziej sprężyste, nie takie suche i to tyle. Albo może się, albo ta formuła jest jakaś wyjątkowa, albo może ja się w końcu dogadałam, czy tam, nie wiem, moje włosy się na tyle zmieniły, że w końcu humektanty im są potrzebne. Ciężko jest mi powiedzieć, ale tą odżywkę bardzo lubię, na pewno ją zużyję do końca. Tu mam wielki powrót do odżywki, którą kupiłam parę lat temu, chyba w 2016 pierwszy raz ją miałam. I to jest odżywka z Zielonego Laboratorium, nazywa się myjąca odżywka do włosów. Olej, żożoba i len. I ja tą odżywkę bardzo lubię, między innymi za to, że ona ma konsystencję takiego lekkiego mleczka. Jest to bardzo, bardzo przyjemny produkt, łatwo się rozprowadza. Jeżeli mam tak, że nie chcę użyć szamponu, chociaż teraz używam szamponu przy każdym myciu, bo myję włosy rzadko, ale jak mi się coś tam, nie wiem, deszcz mnie zmoczy czy co i muszę zrobić takie mycie pomiędzy, powiedzmy, pomiędzy normalnymi myciami, no to wtedy robię w ten sposób, że używam sobie właśnie tego produktu i on ładnie usuwa nadmiar stylizatora, odświeża, nawet skórę głowy powiedziałabym, że odświeża, naprawdę spoko kosmetyk, na pewno będę do niego wracać. To jest chyba moje trzecie opakowanie i takie miałam z nim, że na początku się zastanawiałam, czy to jest coś, co jest mi potrzebne i tak dalej, a potem stwierdziłam, hej, bardzo go lubisz, po co się ograniczać. I na koniec została mi taka bardzo gęsta, bardzo ciężka proteinowa maska do włosów z Hairy Tail, ona się nazywa Oat Me i to jest ta, co Wam właśnie mówiłam, że jest taka, no, jest gęsta na maksa. Ja mam ogromny problem, żeby ten produkt nałożyć na moje włosy, więc robię w ten sposób, że zawsze wybieram trochę i albo dodaję innej odżywki, albo po prostu moczę ręce wodą i rozcieńczam ją tak, żeby była po prostu bardziej płynna i to jest jedyne, co ja mogę zrobić, bo takiej sauté, jak ona jest, to nawet na włosy ociekające wodą bardzo ciężko jest mi rozprowadzić to. Myślę, że to jest kwestia po prostu moich preferencji, ale jeśli chodzi o samo to, co ta maska robi, to ona mi tak nieprawdopodobnie skręt podbija i takie elastyczne są te włosy i one tak bąsują, są super, są naprawdę bardzo, bardzo lubię, na pewno będę do tej maski wracać jeszcze nie raz tutaj, no wracać jeszcze nie raz, powiedziała co wiedziała, tutaj gdzieś 1/3 zużyłam, więc podejrzewam, że jeszcze z rok będę z niej korzystać, chociaż tu ciekawe, gdzie tam, czy już się nie zbliżam do końca terminu, no nic, będziemy uważać. Kolejny sektor to wcierki. Ja wiem, wszyscy jesteśmy w szoku, ale chyba ja najbardziej. Tutaj już wywlekłam zdenka, tak naprawdę to jest puste opakowanie, ale bardzo chciałam to pokazać w tym filmie, bo uwielbiam ten produkt, absolutnie go uwielbiam. To jest Grow Me Tender, ziołowa wcierka rozgrzewająca z Anwen i to jest po prostu jakiś kosmiczny kosmetyk. Ona ma, po pierwsze, ja uwielbiam te aplikatory, te takie, które robią taką jakby dziwną mgiełkę tuż przy skórze głowy i to jest wcierka, która ma być rozgrzewająca. Sporo osób mi mówiło, że pali skóra głowy przy tym. Ja nie mam w ogóle tego problemu, mimo że moja skóra głowy jest bardzo wrażliwa. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że ona przyspiesza jakieś tam procesy regeneracji. Rzeczywiście zauważam, że więcej włosów mi wyrasta, baby hairy rosną szybciej i po prostu jest ich dużo więcej, więc wyjątkowo mogę powiedzieć, że zauważam rezultaty przy regularnym stosowaniu. Oni tutaj pisali, że trzeba to nałożyć, zostawić na 2 godziny czy coś, albo najlepiej na całą noc i wtedy umyć. Ja nie robię tak, ja po prostu używam, jak mi się przypomni o wcierce, to używam właśnie tej wcierki i jest wspaniała, po prostu wspaniała jest. Na pewno będę kupować kolejne opakowania, 100%.
Tu mam za to wcierkę, którą chyba wszyscy oprócz mnie lubią. Ja nie wiem, nie mogę sobie po prostu z nią poradzić zupełnie. Ma też ten przekozak atomizer, ten taki właśnie do rozprowadzania. To jest moja ulubiona forma. Neboa Anti-Hair Loss, wcierka do skóry głowy, przeciw wypadaniu włosów. I tutaj jest mowa o tym, że to jest wcierka, której można używać codziennie. I dużo osób mi mówiło, że powinnam ostro wstrząsać. Wiecie, ja wstrząsam tymi produktami naprawdę tak, że po prostu słyszę, jak się piana robi w środku. I tak, jak ja rozprowadzam tą wcierkę na skórze głowy, to mam takie po prostu poklejone strąki. Tuż przy skórze głowy robią mi się po prostu takie, wygląda jakbym sobie bezbarwny jakiś kisiel albo rozpaćkaną z wodą skrobię ziemniaczaną na te włosy ponakładała. Okropne to jest i muszę te włosy umyć od razu, więc używam tej wcierki tylko dzień przed myciem albo w dzień mycia, bo no po prostu inaczej bardzo kiepsko to działa. Nie wiem, może ja mam jakąś trefną sztukę, bo naprawdę ile ja czytałam komentarzy na Instagramie, jak o tym z Wami gadałam, że to jest najlepsza wcierka, używam codziennie, super, poprawia mi tam kondycję skóry głowy i w ogóle polecam na maksa, no to może ja mam po prostu jakąś trefną sztukę. Także też bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, co tam uważacie, bo mówię, ja na razie to z nią tak trochę walczę, żeby ją zużyć, skoro już za nią zapłaciłam. Tu mam wcierkę, którą bardzo lubię, ale nie znoszę opakowania od niej. Shy Dear, lekka wcierka do skóry głowy. I to jest naprawdę to. To jest lekka wcierka do skóry głowy, która w trakcie, jak się to rozprowadza na skórze głowy, to ja mam takie wrażenie... Wiecie, jak czasami się umyje twarz jakąś mega twardą wodą i takim bardzo chamsko myjącym produktem i czujesz, że po prostu ta skóra zaraz będzie pękać, taka jest ściągnięta, no to jak ja nakładam... Aha, i wtedy na taką ściągniętą skórę nakłada się krem jakiś albo serum i ona czuje taki relaks, taką ulgę, to jest wspaniałe. Ta wcierka robi coś takiego mojej skórze głowy, że jak ja to rozprowadzam, to mam takie poczucie właśnie takiego... że wszystko tam się luzuje i jest nawilżone i przyjemne i nie ma żadnego ściągnięcia i tak dalej. Tylko tu jest coś takiego, że to się odkręca i z tego dzióbka bezpośrednio się wylewa na skórę głowy. Ja sobie z tym kompletnie nie radzę, wylewam za dużo. Mi się wydaje, że ja zużyłam chyba na pierwsze użycie, jak odkręciłam to opakowanie, to wydaje mi się, że zużyłam chyba 4-krotną porcję, nie? Ciekło mi po prostu po plecach, także nie za bardzo. Teraz sobie właśnie wymurzyłam, że plan mam taki, że tą wspaniałą wcierkę, chciałam powiedzieć ścierkę za każdym razem, nie, sorry, za każdym jednym, tą wspaniałą wcierkę przeleję do wyczyszczonego porządnie opakowania po tamtej z Anwen. O! I zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że ona nie jest zbyt gęsta i przejdzie przez tamten atomizer. Bo tak jak mówię, lubię bardzo, co ona robi z moją skórą głowy, zwłaszcza jak mam suchą i podrażnioną, ale nie przypadam za tym opakowaniem po prostu. Mam jeszcze odżywkę, wcierkę, taką właśnie taki produkt w sprayu z Babo, odżywka, wcierka do włosów i skóry głowy, ale tutaj jeszcze się wstrzymam z jakimikolwiek opiniami, dlatego że ja użyłam tego produktu chyba jeden raz dopiero albo dwa, więc nie chcę nic tu powiedzieć, co później się okaże nieprawdą, więc na razie się po prostu wstrzymam, sygnalizuję tylko, że mam coś takiego. Bardzo mnie ciekawił skład, pierwsze wrażenie było pozytywne, więc będę używać dalej, jak coś więcej ogarnę, to dopiero Wam dam znać, także wiecie, odrobinę cierpliwości, przez odrobinę cierpliwości mam na myśli, dajcie mi kilka miesięcy. Kolejna sekcja to są odżywki bez spłukiwania i tak, czasami tak robię, że po prostu używam którejś emolientowej jako BS-a, w sensie te, co Wam na początku pokazywałam, wygniatam trochę we włosy, przepłukuję na przykład odrobiną wody albo nie używam wody za bardzo, tylko po prostu wilgotne wcieram trochę, znaczy wgniatam trochę i zostawiam. A to robiłam Wam film z tydzień, to nie było z tydzień temu, to było już o wiele dawniej. W każdym razie podlinkuję Wam na dole moje mycie i stylizację, to tam jest pokazane, jak właśnie używam takiej odżywki jako BS-a, to zostawiam Wam tą tam informację na dole w opisie filmu. Jeśli chodzi o odżywki bez spłukiwania, to prawie wszystkie swoje takie dedykowane zużyłam. Zostało mi tylko proteinowe liczy i to jest chyba, nie wiem, piąta butelka czy coś. To jest moja ulubiona odżywka bez spłukiwania, która jest w formie takiego delikatnego żelu. To jest lekkie, to się łatwo rozprowadza, to mi niesamowicie podbija skręt. Moje włosy dzięki temu są o wiele bardziej takie, jak ja je lubię. To jest takie... lepsza wersja Twoich własnych włosów, tylko że w butelce. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Na bank będę wracać do tego kosmetyku. Tu jest tyle gdzieś zużyłam, ale na stówę, jak tylko będzie się zbliżał do końca, kupię następny, bo to jest już coś takiego, że sobie nie wyobrażam, żeby tego nie było w moim tym arsenale pielęgnacyjnym do włosów. Serio. Nie myślałam, że będę aż tak dramatycznie się dzisiaj o tych rzeczach wypowiadać, ale no cóż, tak jest. Tu mam w ogóle takie coś dla dzieci. Przynajmniej, chociaż nie wiem, czy to jest dla dzieci tak stricte. Pamiętam, że to było w filmie z Kerli Madeleine o stylizacji włosów dzieciaków i tak jakoś sobie pomyślałam wtedy, hej,
To brzmi jak odżywka, którą ja bardzo strasznie potrzebuję mieć. A tak, jest ogromny napis dla dzieci od 3 roku życia na dole, więc jednak się nie pomyliłam. I to jest po prostu taka odżywka w sprayu ułatwiająca rozczesywanie. I ja tego produktu nie używam nigdy jako BS-a, tylko zawsze, jeżeli mam taką potrzebę, żeby włosy trochę podkręcić, żeby zrobić taką... To nie jest reanimacja, ani reaktywacja. To jest po prostu coś takiego, że jak te włosy już są na przykład 6-7 dnia, no dzisiaj jeszcze są spoko, ale takiego 6-7 dnia, jak one już są takie, że na dole się zaczynają robić takie rozczepierzone, fakt, że mam też końcówki do podcięcia, mówię, 3 miesiące u fryzjera nie byłam, czy ubolewam nad tym strasznie, to robię w ten sposób, że biorę trochę tej odżywki, mocno wstrząsam butelką i po prostu rozpryskuję ją na dłoni, bo jak spryskuję na włosy, to będę miała placek, puste, puste, placek, puste, więc rozpryskuję to sobie na dłoni i wtedy po prostu delikatnie wygniatam w suche włosy, coś takiego i zostawiam. I ona robi mi za jakieś takie jakby trochę odżywkę, trochę serum, trochę reanimację, trochę, że te włosy nie są takie całkiem rozczapierzone i bardzo mi się to dobrze sprawdza. Nie mam pojęcia, czy to jest poprawne, ale wychodzę z założenia, że skoro u mnie działa, to będę tak robić. Tutaj mam też BS-a, którego nie używam właściwie jako BS-a, tylko do przeróżnych innych opcji, dlatego że ona mi tak jakby... bardzo lepi włosy do siebie, w sensie gdyby moje włosy były proste, to pewnie byście to nazwali strączkowaniem. To jest odżywka Ziop Hydrate My Hair się nazywa i to jest odżywka Leave-In z ekstraktem chia bez obciążania. To ja bym powiedziała, że ona właśnie obciąża dość mocno u mnie. Rozprowadza się przepięknie, bo to jest tak dobrze dobrane opakowanie do wnętrza, że po prostu... cacuszko, nie? Bo ona naprawdę da się rozprysnąć tak, że po prostu taka mgiełka ładna leci, a nie jakiś taki jedna struga tego produktu. I tak, gdybym chciała tego użyć do reanimacji, jakbym nawet zwilżyła włosy wodą i wtedy nałożyła to, włosy są nieprawdopodobnie poklejone. I one mają wtedy też tak, że jak ja chcę na przykład zrobić lekki warkocz, jakiś taki luźny, to nie potrzebuję gumki, bo one się po prostu sklejają do siebie. Ja tego uczucia bardzo nie lubię, bo ja muszę mieć coś takiego, że ja mogę przeciągnąć palce przez włosy w ciągu dnia, jeśli mam takie życzenie. Nie robię tego często, ale po prostu nie lubię jak włożę i wiecie, mam wrażenie, że zaraz będę musiała wziąć nożyczki, żeby rękę uwolnić, a ona mi właśnie takie uczucie daje. Natomiast gdybym tego produktu dodała do jakiegoś innego, do jakiejś gęstej maski odżywki, napryskałabym po prostu na dłoń i rozprowadziła, rewelacyjnie się sprawdza. Jeśli tego dodaję do zbyt gęstego stylizatora, albo stylizatora, który bardzo mocno utrwala, a ja chcę, żeby on utrwalał trochę mniej, bomba. Jeśli chcę napryskać tym na świeżo umyte włosy i rozczesać i na przykład wtedy dopiero zacząć suszyć i tak one będą posklejane, więc tego nie robię. Natomiast jeśli chcę zrobić tak, że powiedzmy wymieszam sobie to pół na pół z emolientową odżywką i wtedy użyję tego jako BS-a do wygniatania, to już jest bomba, nie? Także on mi się sprawdza, ale jako dodatek do czegoś, solo, no tak nie za bardzo. I tu jest w ogóle mega zaskoczenie, totalne mega zaskoczenie, które ja w ogóle nigdy nie myślałam, że mi się takie coś spodoba. To też dostałam od koleżanki. I tu jest tak, Super Hair Mia, Super Hair Day Mix and Match. Lekka odżywka bez spłukiwania, o matko! To jest w ogóle coś takiego, że jak ja tym spryskuję włosy, to mam wrażenie, że na nie osiadła po prostu taka mgiełka lekka jak z dyfuzora do olejków eterycznych. Pięknie to się rozprowadza, w każdym miejscu jest równomiernie i to jest taki produkt, którego gdybym chciała użyć do rozczesania włosów i wysuszenia na szczotce, czego nie zrobię, bo jestem zbyt leniwa, ale gdybym chciała wygładzać, to właśnie to jest produkt do wygładzania. Jeśli mam tak, że nie wiem, jakoś miałam jakieś koszmary albo coś i się tarzałam po łóżku, mam całe włosy pokołtunione z każdej strony, chciałabym je rozczesać, popryskam tym na suche włosy, które już były ze stylizatorem i nie wiadomo czym jeszcze i chcę przejechać szczotką, żeby je rozczesać na przykład, to spokojnie dam radę. Albo jak tam ktoś odwiedza mnie i ma właśnie pokołtunione włosy, chce je rozczesać i coś do pomocy, to jest ekstra. Tak samo jak nie chcę stylizować, tylko po prostu coś mnie tam trzepnie i mam ochotę tylko umyć włosy i po prostu zostawić je, żeby sobie żyły własnym życiem. Jak prysnę sobie właśnie tym, albo jedna pompka proteinowego litchi i trochę tego, to wtedy one są takie jakbym wyszła dopiero co z morza. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Mam bardzo krótko ten produkt, bo kilka tygodni dopiero, ale już się polubiłam z nim na maksa. Przechodzimy do stylizatorów, których też mam bardzo dużo. Tu są te 3 woski do włosów. Taki mam ciemny złoty, jasny złoty i taki pomarańczowy. I ja ogólnie bardzo lubię te produkty. Uważam, że one są świetne. Bardzo ładnie barwią włosy, jeżeli macie takie życzenie. Bardzo dobrze utrwalają skręt. Nie używałam ich od pół roku.
nie wiem, jak mam to inaczej wyjaśnić, po prostu nie lubię już teraz takiej definicji, jakie one dają. Miałam taki moment, że ja w ogóle patrzę czasami, jak mi YouTube wyświetla albo Instagram jakieś, wiecie, wyrzutki z ubiegłych lat i sobie myślę, matko, przecież to są suchary do odgniecenia, a ja wtedy byłam taka zadowolona, że mam taką definicję, każdy lok oddzielnie widać, także beka sama z siebie niesamowita. I te produkty właśnie są takie, że jak ja rozprowadzę sobie w dłoniach i wygniotę porządnie te włosy, to one mi dają, po pierwsze, włosy są o wiele krótsze, bo jest bardzo mocny skręt. Po drugie, muszę je bardzo, bardzo, bardzo mocno odgniatać, żeby one wyglądały tak jak teraz, bo ja tak się teraz najlepiej czuję. I po prostu one jakoś z tym vibe'em moim teraz nie za bardzo grają, więc stoją na razie u mnie. Myślę, że jeszcze przemyślę sobie, czy będę ich używać teraz latem, czy nie, bo latem wolę mieć krótsze włosy bardziej, albo może po prostu włosy obetne. Zobaczymy, zobaczymy. Albo gdzieś tam podzielę się z moimi przyjaciółkami. Także na razie one po prostu stoją w nieużytku. Uważam, że to jest rewelacyjny produkt nadal. Aha, nie powiedziałam, jak to się nazywa. ORS, tak się nazywa ta marka. Curls Unleashed Color Blast. Takie to są woski. O, nie pasty, nie żele, tylko właśnie woski do stylizacji i koloryzujące. Tak, i koniec. Przejdźmy do następnego, bo widzę, że już się rozkręciłam. Słońce świeci, dlatego, wiecie, mam wspaniały humor. Kemon Hermania. Ja kupiłam ten High Density Curl, to jest taki produkt, krem taki do stylizacji, który moje włosy dość mocno wysusza i on zostawia mi takie strąki, że o matko, w sensie to są takie suchary, że ja je odgniatam 10 minut. To jest coś takiego, że kruszę, się zastanawiam, czy dzisiaj te włosy będą o połowę krótsze. Daje to naprawdę bardzo, bardzo mocne utrwalenie. Zostało mi gdzieś tyle tego produktu, ja go zawsze mieszam z czymś innym, albo z BS-em, albo z którąś z tych mgiełek, co Wam tam pokazywałam, albo po prostu rozcieńczam w wodzie, bo w sensie biorę trochę wody na rękę i mieszam razem, bo sam sobie on po prostu jest za mocny. O, to jest moim zdaniem taki hold, jak ktoś ma grube, ciężkie włosy, które są tam skręt, myślę, trójka i wyżej, to wtedy to będzie coś fantastycznego. Jak są takie bardzo cienkie, to wydaje mi się, że one są po prostu za mocne i robią się właśnie takie patyki bardziej. O, taki rodzaj skrętu konar drzewa, nie? To jest u mnie właśnie, albo korzeń jeszcze gorzej. To jest właśnie trochę ten vibe. Zużyję go na pewno, a myślę, że nigdy więcej nie kupię. Mega sztos, kolejny produkt z Advent Good Locking, naturalny krem do stylizacji loków, ja chyba go ostatnio nazywam żelem, o ile się nie mylę, ale to jest krem zdecydowanie. Jest przekozakiem, zastąpił u mnie aktywator z Kantu, którego używałam chyba ze 4 lata. Nie jednej butelki, tylko po prostu tego produktu. Zawsze mi się wydawało, że nie ma drugiego takiego BS-a, którego jak ja po prostu go wiecie, wcisnę we włosy, to bez żelu, bez niczego, one dalej ładnie wyglądają, potem wyglądają lepiej. Nie mam nigdy po nim takich sucharów, że właśnie są takie, wiecie, na maksa skręcone i trzeba to odnieść, żeby wyglądały jak loki. On mi czegoś takiego nie robi, on mi po prostu trochę utrwala, włosy są dociążone, mają ładny skręt, wyglądają bardzo naturalnie i są po prostu w dobrej kondycji. O! Proszę, i na tym poprzestanę, bo to chyba nawet było dosyć sensowne zdanie, także przejdźmy dalej. Dalej mamy to. To jest produkt z Davines i on się nazywa More Insight, zdaje się. To jest taki tam serum budujący skręt i powiem Wam, że jeszcze nigdy w życiu nie miałam produktu do włosów, który by je aż tak wysuszał. Daje rzeczywiście przewspaniałe rezultaty. Jak ja tym włosy wystylizuję, to mam taki skręt, jakbym się postarała, naprawdę jakbym spędziła w tej łazience 3 godziny na stylizacji, serio. Na maksa mi podbija skręt, tylko że ja mam po nim tak suche włosy, on naprawdę na maksa przesusza mi je. Nie wiem, jak się to dzieje, bo nigdy się nie spodziewałam, że przy takiej ilości na przykład odżywek bez spłukiwania i innych rzeczy, które robię wcześniej, można zrobić tak, że nakładam ten stylizator i one są po prostu suche jak pieprz. Jak ja tego użyję, to one wyglądają rewelacyjnie. To jest trochę tak, że jak mam jakiś event i bym chciała ekstra jakoś się tam odstawić, chociaż teraz to już nie mam takich potrzeb ani takich uczuć ostatnio. No ale gdyby tak było, no to wtedy jak sobie coś takiego zrobię, to jest taki mega skręt. Tylko że następnego dnia one już są tak suche i w dotyku, i w wyglądzie, że nawet serum żadnej silikonowe czy coś tego nie ratuje. Naprawdę bardzo kiepsko wyglądają, więc muszę wtedy te włosy umyć albo nałożyć właśnie jakąś odżywkę i chodzić w spiętych albo w jakimś luźnym warkoczu. To jest prawie całe opakowanie, ja to dostałam chyba w PR-owej paczce, tylko nie pamiętam, czy od nich, czy od jakiegoś sklepu. W każdym razie nie wiem, czy zużyję to do końca, bo zużyłam może 1/5 i tak jak mówię, za każdym razem mam mega, naprawdę mega przesuszone te włosy. Próbowałam też tak robić, że wylewam trochę tego i łączę z BS-em, no ale dalej to nie był ten rezultat, nie? Dalej one były nawet w dotyku, mówię, takie jak suche siano, nie? Jak trawa taka skoszona i porzucona, taka, której nikt nie chciał ogarnąć na ogródku, wiecie, rozumiecie, o co chodzi.
Jeszcze mam dwa stylizatory, których jeszcze nie używałam. Mam je, one są otwarte, bo dostałam też od przyjaciółki. Trust My Sister Curl Activator Cream. Włosy wysoko i średnio porowate oraz taki żel z Mavavo So Curly. Ale nie używałam ani jednego, ani drugiego, więc sorry, też nic nie powiem, tylko sygnalizuję, że mam coś takiego. Upomnijcie się później po prostu, jak będę się szykować do nagrania tego kosmetycznego podsumowania, to jak poużywam, to Wam wtedy dam znać po prostu. Tylko przypomnijcie mi, bo wiecie, w tym mózgu wielkie dziury są. Paulina Coelho. I na samym końcu zostało serum na końcówki. Badam. Nie wiem jak Wy, ale ja się bawię świetnie. Przede wszystkim mam tutaj serum, które już mi się prawie skończyły. To jest serum Hairy Tail Mare Hair. Lekkie serum do końcówek i olejowania. I właśnie ja używam go do jednego i do drugiego. Do olejowania, takiego mikroolejowania sprawdza mi się świetnie. Także biorę na przykład odrobinę odżywki do włosów. Wyciągam jedną taką pipetę, wylewam do tej odżywki, mieszam, nakładam na włosy. Jest ekstra sprężystość bez tego całego nakładania oleju, później nakładania odżywki, żeby zamulgować, potem przepłukiwania, potem nakładania szampon. I tak dalej, i tak dalej, tylko to jest taka wersja dla leniwych, więc super mi się to sprawdza, dlatego chyba tylko tak dużo już mam zużyte. Jeśli mam używać tego do odgniatania sucharów, mogę użyć maksymalnie 2-3 krople, bo jak użyję już 4, to mam włosy tłuste, bo nałożyłam za dużo, więc mega, mega wydajny, przyjemnie pachnie, ale nie tak dusząco. Do moich włosów sprawdza się idealnie, bo one jego po prostu piją, wchłaniają, nie ma problemu, że gdzieś tam później nakładam i mam ubrudzone ubranie, także bardzo polecam. Mega, mega sztos z Anwen. Zielona figa to jest silikonowe serum. Ja nie myślałam kiedykolwiek, że będę taka zadowolona z silikonowego serum, ale to jest coś niesamowitego. Ja używam takiej 1/3 pompki albo pół pompki max i to mi tak włosy nabłyszcza. Nie mam akurat go dzisiaj, bo po prostu nie użyłam, ale jest po prostu przekozakiem. Bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk. Mam wrażenie, że on faktycznie wspaniale zabezpiecza. Na pewno to będzie moje absolutne, to będzie mój absolutny hit na lato. Już po prostu to czuję. Wtedy, kiedy będę nosić dużo kapeluszy i włosy będą spięte w warkocze i takie tam inne rzeczy, morska woda i w ogóle. Już czuję po prostu, że będziemy się bardzo lubić. Zużyłam go, nie mam pojęcia ile, bo jest bezbarwna butelka, ale jestem przekonana, że kupię kolejne opakowanie. Mam też całkiem nowe opakowanie produktu z Hairy Tail Shine On You Serum Silikonowe Ochrona i Blask, którego jeszcze ani razu nie użyłam. Bardzo mi przykro, ale ono przyszło przedwczoraj czy tam kiedyś, więc jeszcze nie zdążyłam nawet tego otworzyć, ale też już jestem mega podekscytowana, choćby dlatego, że słyszę, że to jest mega lekkie, a wiecie jak ja jestem na lekkie produkty do włosów nastawiona, bardzo na plus. I ostatnia rzecz w tym całym odcinku, to jest moje odkrycie też ostatnich miesięcy. Miesięcy. Produkt z Shy Dear i to jest po prostu rozświetlające serum do włosów z ceramidami, które dwie wspaniałe dziewczyny pomagały przy tworzeniu tej receptury, podlinkuję Wam na dole. Mega, mega, mega sztos. To jest, w końcu ktoś zrobił serum. Naprawdę ja jako producent, nie? Jako producentka podziwiam na maksa tą formułę, bo tak. To jest serum, które jest bardzo lekkim produktem, które się niesamowicie łatwo rozprowadza przy okazji. Wchłania się we włosy jak gąbka, po prostu do czystego. Jak ja zaczynam odgniatać, to nie zostaje mi na dłoni nic. A najbardziej imponuje mi to, że w środku są złote drobinki. I to nie są złote drobinki, które zachowują się tak jak niektóre balsamy do ciała rozświetlające, że zaczynasz smarować ciało, balsam się wchłania i nagle się okazuje, że na nodze są 3 drobinki złota, natomiast dłonie w każdym załamaniu mają pozbierany cały ten kolor. To jest coś takiego, że tak naprawdę dobrze zrobili tą formułę, jest tak wspaniale rozprowadzony ten błysk, że jak się to wgniata we włosy, to te delikatne drobinki rozprowadzają się na włosach, a nie zostają na rękach. I to jest naprawdę slow clap, nie? Brawo, bo to jest genialnie zrobiony kosmetyk. Przy tym moje włosy są nieposklejane, są dociążone, ale nie tak, że są tłuste, nic mi się, wiecie, nie przykleja do policzków, nie brudzi mi ubrań, nie wkręca mi się w biżuterię. Bardzo, bardzo dobry kosmetyk, jestem zachwycona nim, tak bym nawet powiedziała, zachwycona. Dobra, i na tą fantastyczną nutę powiem Wam, że doszliśmy do końca tego odcinka. Jeśli ktoś do teraz dotrwał, to piona dla Was podwójna, dziękuję bardzo, doceniam, że poświęciliście ten czas, żeby posłuchać, co ja mam tutaj do powiedzenia. Ja teraz sobie usiądę, nagram jeszcze coś innego, mam dobry humor i postaram się już w tym tygodniu wrócić tak do normalnego nagrywania, żebyście znowu mieli 1-2 odcinki w tygodniu przynajmniej, bo jakoś tak, wiecie, jak słońce wychodzi, no moja produktywność wzrasta, ale też w tym roku bardzo dbam o to, żeby się nie zajechać, żeby taka być spokojniejsza z tym wszystkim i żeby pracować tak, żeby sprawiało mi to przyjemność, a nie żebym się, wiecie, ze wszystkich moich tam haczyków sama przed sobą wyspowiadała pod wieczór. Dobra, bardzo to był długi rozkmin, ten on, więc już się pożegnam, nie? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!